Siemaneczko, jestem Pepe Team Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy siać poplon. Tam widzicie, siejemy sobie poplon. Na gospodarstwie. Nowym nabytkiem. Kupiłem nam grebera z podsiewaczem. Tak to można powiedzieć. Właśnie poplonu. Taki zestaw, żeby wam nie zabiegać tak na szybko mówiąc, dałem 34 tysiące z ciszy. Sporo, bo to jest 10-letni bodajże, no ale jest fajna sprawa. Takiego testowałem, no ale kosztowałby teraz mnie 67 tysięcy. Nie wynikam, no kupiłem go, można powiedzieć, za połowę ceny, może troszeczkę więcej niż połowę. Więc nieźle. Taki spoczywaczem elegancki. Okej, zaogarnąłem. Także, a czy będę mówił, a będę się mykać. No teraz to jest coś pięknego. Podsiewacz, git. Jedziemy, zaraz sobie uprawiamy i siejemy zaraz za jednym strzałem. To jest coś pięknego. Ale kukurydzę skosiłem. Dało mi 63 300 litrów, czy tam kilogramów. Lekkim hakiem, dla mnie 70 albo 80 kilo jeszcze było. Ale 63 tony 300 kg można powiedzieć, więc no jest to jest dobrze, nie ma co narzekać. Na szczęście oczywiście nie przyjechał po tą kwestię wyspana w hali. Na razie dla mnie zmagazynowana będzie jest ten czas. No ale wiecie, jak mówiłem, miałem nic nie kupywać w tym roku już. Ale to się okazało, taka okazja się trafiła. Ale dość sporo tych poplonów robię. No to powiem szczerze, no przyda się taka uprawka. Wiadomo, może to wizualnie nie wygląda, bo to jest jeszcze jak nie widać. Znaczy widać, przepraszam. Jest słoma jeszcze, jest właśnie pocięta po soi. Ale jest tak zmiękczona, więc mi się zdaje, że po tym deszczu, już po tym wszystkim jest taka w miarę, by przymieszać. Słuchajcie, to jest poplon, więc jak to wyjdzie, tak będzie. Z tego względu się je, bo ja to miałem złożone na dopłaty. Na dopłaty miałem złożone poplony, więc muszę to pozasiewać. Tam też miałem zasiane już na kukurydzy. Te dwa kawałki mam zasiane właśnie typowo po dopłaty, żeby dostać no większą kasę, jakby nie było. O to tym chodzi. No, ale podsiewacz dość spory, bo 1,5 tony. Nie powiem sobie, wstawcie tam na czekaj, to nie kraca gdzieś dość. Ale mówię, dobra, ryzyk, fizyk. No co pasuje. Jak najbardziej case. Zobaczymy, mówię case. Na razie case sobie daje radę. Nie ma co. Oj, żeby to sobie nie. O, i się wpierdoliłem. Dobra. Pszenicę. To aż tam. Nie, źle. Teraz tak. Ja bym chciał. No jako tak to wyrównać, bo to jest tak. No niezbyt. To wszystko. Ale jakoś na sobie to podsiejemy tu mniej więcej ten poplon. Mam nadzieję, że tam gdzieś jakieś miniaczki będą do karcie, agencja tak nie doszedki. Pod tym względem oczywiście rzodkę poleistą. Rzodkę poleista jest dokupiona w ilości 3 ton, bo nie wiem ile to panie będzie wychodziło tego. No to jest 8 hektarów, więc no 3 tony na 8 hektarów, no to jest sporo. Tak teoretycznie patrząc tam około 0,5 tony, 400 kg gdzieś będzie wychodziło, no ale patrzcie ile tego zbiornika wychodzi. Więc muszę jechać sobie po raz podsypać to. Przeprowadziłem, znaczy przywiozłem sobie to. No już nie kombinowałem cenowo, tam tak jak w sklepie jest, tak cena po prostu jest ustawiona do 2600 zł za właśnie ten rodkę polistą. I przywiozłem ją szczepką. Patrzcie jak to kurwa wygląda. 3 tony, lon, pociągnął. Nie ma co. Leon to jest kurwa maszyna, która naprawdę jest nie do zdarcia. To drugie przyda mi się właśnie teraz do takich akcji typowych, żebym mógł coś przywieźć po prostu. Czekajcie, tylko czy ja będę mógł teraz sobie to zasypać bez żadnych problemów. Chyba widzę, że chyba mogą być problemy. No, tak kurwa myślałem. Przygotowałem się zbytnio. Myślałem, że to będziemy jakoś w miarę wyglądała, to niestety no jest tak jest, no niestety. Słuchajcie, no trzeba troszeczkę na kogoś poradzić, no nie ma co się oszukiwać.
pod tym względem. No. Mogę jeszcze czekać tutaj case'em. Mieliśmy tu ogarnąć, nie ukrywam. Trochę błąd zrobiłem. Tego nie zrobiłem. No ale... Możecie przymknąć na to oko. Ważne, żeby zasiać to i... Patrz tego gryberka. Oczywiście, poplony będą siane nim. No i pojawia się, że ogólnie będę nim. Taka potrzeba będzie. Więc to nie jest tak, że ten gryber tylko będzie pod odpoczywania. Ale będzie to ogólnie cały taki robotnik, która jest potrzebna, tak? Więc jak najbardziej na plus. No, maszyna dwa w jednym, można powiedzieć. Więc teraz mogę sobie, widzicie, zapiąć. Za jednym strzałem sobie zasiać zarówno poplon i uprawić, tak? Może tam nie jest perfekcyjnie, no bo przydałoby się to pewnie powołować, ale wiem, że tego nie będę zbierał niczym, więc tutaj jest dobrze, tak jest dobrze, więc mi to wystarcza. Ładnie, że mówię, dopłaty będą i agencja się czapy też mnie nie będzie. Więc mi to wystarczy. Mam nadzieję, że tam gdzie niegdzie jak nie zostanie, to mam nadzieję też, że szybny jakiejś tutaj nie będzie. No, zmianę ten plon tutaj, takiego mówego. Ale nie. Powiem tak, szczerze, mi się spodobał ten zestaw. Ten gruberek, bo... ja już go testowałem. Pamiętacie? On już był testowany u mnie na gospodarstwie. Tylko był nowy testowany. No teraz jest używka. 10-letnia. Ale mamy... Też nie chcę jakoś tutaj cudować zbytnio. Nie chciałem też jakiś, nie wiadomo, jakichś potężnych pieniędzy wydawać. Taki właśnie zestaw jak najbardziej dla mnie to jest wystarczający. Nie wiem, może się dałem bambuku nabić, może nie. Trudno powiedzieć, no ale wszystko jest powymieniane w tym zestawie, więc gdyby nawet to, można powiedzieć, że to jest jak nowy. Czekać, bo mi to pika od Posida. Czy ja nie mam ścieżki? Nie mam. Czemu mi tak to... A co mi to zlicza? Nie wiem. Mało ważne. Co jest? Aha. Ważne, żeby kosiało. To jest najważniejsze. Więc mi to wystarczy. A po co Pulsit? Bo mam zaklepany się w niku ze ścieżkami w końcu na gospodarstwo. Nówka! To będzie typowo nowy w końcu siewnik na moje gospodarstwo. Ten aktualny no, będzie szedł do sprzedaży. W końcu coś nowszego padnie. Jest zaklepany, tak samo i paszołus już jest zaklepany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, on już zawita na gospodarstwie jeszcze w tym miesiącu. Ten paszowóz, jak i zarówno siewnik. Siewnik, nówka, koszt, no kurwa, spory. Razem z paszowozem to będzie w granicach 600 tysięcy. Nie, przepraszam, nie 600. 500 tysięcy. Mniej więcej. Więc sporo. Sporo, nie ukrywam. Ale paszowóz jest mi potrzebny. Siewnik nie jest mi taki, nie jest mi potrzebny taki nowy. Ale już chcę trochę tej wygody mieć, chcę mieć te ścieżki. I tylko, że jeden minus, można tak powiedzieć, jest 3 metr, będzie 3 metrowy. Więc metr roboty mniej, ale zobaczycie, ten dzielnik będzie robił u mnie, podejrzewam, lepszą robotę niż ten właśnie z boną aktywną i z tym, z silnikiem Amazonki. Więc pewnie wiesz, czego zawitamy. Cały zestaw w ciągu, no, tego miesiąca, te maszynki. Oczywiście kredyt, tylko że kredyt preferencyjny, czyli przez firmę. Chyba tak się to mówi, preferencyjny, jak nie to poprawcie mnie po prostu. No firmowy, tak to można powiedzieć, że przez firmę. Więc ja tak jako tako nie biorę kredytu w banku przez siebie, tylko biorę przez chłopaków, którzy mi to będą sprzedawać. Więc no tutaj jeszcze jest nieźle, tak to można powiedzieć. Tutaj muszę ogólnie sobie na wiosnę to przełożyć tą miedzę już i połączyć to jako jedno, bo tak trochę chillowo to wygląda, ale ja nie będę się patrzył, bo i taka to pewnie przyjadę tak teraz. Mogę to przymknąć, możecie przymknąć oko, jeśli nie, to sobie bardzo, to sobie też
to ogarnąć jak najszybciej, żeby roboty było jak najwięcej zdobędej. Tutaj, bo trochę tej roboty jeszcze mam. Mam jeszcze słonecznik do skoszenia, mam jeszcze do uprawki właśnie po kukurydzach. No bo to się okazało, co ja byłem w agencji, że nic nie musiałem teoretycznie siać. Na zimę tylko muszę starzeżować, ewentualnie mieć to ogarnięte, zostawione ścieniska. Nic to tylko tyle. Dlatego tak zrobiłem, że zasiałem poplony i wszystko pozasiewałem, żeby było. Ale się okazało, że takie nagi trzeba. No tutaj mam poplony wpisane do dopłaty, więc to trzeba tak zrobić. Ale tak jak na przyszłość, już tak nie będę miał po prostu zrobione, że będę siał jakieś tam, nie wiem, zboże czy coś na zimę, jeśli będzie potrzeba, to będę już miał wszystko na wiosenne nasiewane. Wiecie, no chodzi mi bardziej o to, żebym nie przemięczał tej ziemi tymi uprawami, więc będzie ciekawie, tak mi się zdaje, więc jest na plus. To wszystko, no ale wiecie, już poplony mam, wiadomo, poplony tam 300 dokładnie hektara, tam 250 dla hektara nie wychodzi, więc tutaj jest 8 hektarów razy 4 liczę, no bo to pływa takim zestawem, trochę roboty można zrobić, aby nie było. Więc trochę jest, no 64 tony plus całościowo mi przyszło, 64 tony bodajże, jeśli dobrze pamiętam, tak, 8 nie, czekajcie, dobrze będzie, 20 4, 24 to jest 48 plus 20 28 to jest 76 plus 13 300 to jest 89 80 ton prawie w przyszłości kukurydzy tego chyba 80 ton z 2 hektarów, prawda? Nie wiem, kurwa, ta odmiana jakaś zajebista mi się trafiła. Jakby nie było, 4, 10 ton z hektara kukurydzy, no trochę to tak to wyszło, no ale no nie wiem czemu tak to wyszło, ta kukurydza tak naprawdę oddała w tym roku, więc słuchajcie, no jakoś jak dobrze trafiło się, dobrze to poszło, no to co ja poradzę, że no syp się, kurwa syp się. Właśnie mi w jedną drugą stronę, może mi nie stać. To sypiałem od razu, bo ja i tak wiem, że jeszcze muszę jakaś dosypać, no kupić. Może wiem, trochę kupić. A więc jeszcze na pewno taki 3 baksy to będą potrzebne, bo to jest na ten całość. Tu, jak i zarówno tutaj do, za rowem, do rowu. Tutaj ten kawałek też to będzie zasiany tym poplonem, więc no kurna, powiem szczerze, no jest. Kurwa, więcej jak zboża idzie tego poplonu, no ale no co zrobić, no na podkładkę chcę mieć kontrolną, bo tutaj pewnie przyjdzie talerzowa, talerzuje sobie na wiosnę, spadnę z obornikiem i założam to pod, nie, nawet nie kukurydzę, znowu będzie kukurydza, soja, kukurydza pewnie, o kurwa, nie włączyłem silnika, znaczy pociewacza, już jest kapłem jeszcze. W miarę szybko, tak to by była trochę lipa, więc nie, zobaczymy jeszcze, tak dobitnie nie wiem, liczę to pszenicę jeszcze tu zasiać, ale jak nie to pszenica, a kukurydza będzie musiała coś ogarnąć, jakieś pole nowe, kukurydze, na dziennowe, pod dziennóweczkę, no bo jeśli tak aktualnie sypie, no to byłoby głupotą tego nie ogarnąć, tak, bo mamy rzepak, mam pszenicę, mamy jęczmień, teraz zasianą, mam 3 uprawy zasiane, w tym, w roku już można powiedzieć, bo teraz naprawdę na jesieni już siewy skończone są, tak to można powiedzieć, poza poplonami, no poplon to trzeba to zasiewać tam gdzie trzeba, no bo w kukurydzach będzie tak, po kukurydzy i słoneczniku, jak wspomniałem, tu będzie wymianka, będzie słonecznik, będzie kukurydza i odwrotnie, więc tutaj to jakiejś większej tutaj kombinacji nie będzie na moim gospodarstwie, no tak jakoś mi się ułożyło po prostu. Pod ziarnówkę oczywiście pewnie, a ład kieszonkę, zobaczymy co tam się uda mi ogarnąć, więc tutaj w sumie też nie wiem po co to jeszcze owie, bo owie jest na dużym kawale, więc szczerze tak trochę abstrakcyjnie sobie to robię wszystko w tym roku, nasi nie, to tutaj przyjdzie
A nie, podsłonecznika to robię, przepraszam bardzo, podsłonecznik to robię. Poplut, zapomniałem, to będzie słonecznik. Tak sobie teraz przecież pisałem papiery, że to będzie, znaczy w głowie zapisałem sobie papiery, w sensie nie w agencji, bo przecież jeszcze pod dopłaty sobie jeszcze nie składaliśmy. To jest dopiero przecież wiadomo październik, jeszcze dopłaty nie dostaliśmy. Ale, jak to powiedzieć, podsłonecznik, żeby to jakoś miał lepszy warunek. Więc ciekawe, jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo tego ciekaw. Tego całokształtu, ale powiem tak, mamy żyto, mamy pszenicę, żyto mam po prawej stronie, pszenicę po lewej i tu będzie w środku słonecznik, więc naprawdę będzie to fajnie wyglądało. Ogólnie, tak wspominam, pod kukurydzę jeszcze żali dodawać taki dość solidny kawałek pod pezmę, bo na pewno tego będzie doszło, na tej kukurydzy idzie bardzo dużo na moim gospodarstwie, więc tutaj trzeba będzie dobrze to przekalkulować. Znaleźć fajny kawałek gdzieś działki, no bo jeśli gdyby nawet kupię ten gospodarkę, chciałem powiedzieć, kupię, jak to powiedzieć, z przetargu, tam z licytacji ziemię, to odbędzie się w grudniu, końcówka grudnia, początek stycznia, to już wiem, to będzie zrobione, więc przetarg tak będzie zrobiony. Na razie ja nic nie robię, 6 tysięcy tylko muszę mieć świadomo na koncie, żeby to wpłacić i zobaczyć, bo tam nie 10, to tam 6 tysięcy wychodzi bodajże. Więc a cena rynkowa nie wiadomo, bo cena rynkowej to będzie sprzedawać, to ile po prostu da, tego nie wiem. Ile będzie po prostu też chętnie na tą ziemię, czy no bo to kawałek nogi jest, jakby nie było ode mnie. 6 km w jedną stronę bodajże, jak się nie mylę. Więc to będzie dość ciekawie pod tym względem, ale to jeszcze wam nie będę mówił. Wszystko się dowiem w listopadzie pewnie, bo w listopadzie na pewno jeszcze odcinek będzie pod tym względem, żeby to po prostu jakoś miało ręce i nogi. Więc no, będzie ciekawie, jeśli by się udało gdzieś kupić fajny kawałek, no bez zamkniętymi nożami można powiedzieć, że biorę i po prostu wykryty i nadganiam, tak, no bo zdolności mam, no bo teraz są większe wydatki, bo jednak pracowników mamy trzech, mamy jednak też 90 tysięcy za pasze treściwe dla krów, to jest naprawdę abstrakcją, kurwa, patrząc na to wszystko, no ale no jednak chcemy tak, jeśli chcę mieć w miarę zwolite tak prawie, to wydajmy się jeszcze z Wrocławia, bo no to chodzi tak, jednak to wydajność była i była cały czas, no to trzeba takie pasze hutowe iść, bo jak ja bym teraz miał stać i hutować 40 ton, gdzieś tak na oko liczę oczywiście, no bo nie, 40 ton, kurwa, co ja pierdniczę, nie no, 4 tony, czekajcie, no tak, coś takiego wychodzi w tym momencie, więc no to jest dość sporo, tak? Ale jeśli mielibyśmy tak naprawdę takie typowe mocno dawać takie koncentraty i wszystko związane z takimi lepszymi paszami teściwymi, no to musiałem dawać tak 1,5, ja teraz daję 800, to też nie jest dużo. 800, no bo 4 kg, 4 tony mi wychodzi dziennie chyba bodajże. Tak, 4 tony dziennie, a z jednym macie 120 ton, 90 tysięcy za pasze teściwe. Jeśli miałem tak patrzeć naprawdę realnie, to musiałem płacić 1,5 za tonę. No to macie już 1,5 za tonę, to macie 6 tysięcy dziennie, a z teraz 37, no to mamy 180. No jeszcze? Czy źle liczę? Nie no. 10 to jest. Czekajcie, kurwa, coś mi się pojebało, czy dobrze liczę? 6 ton, 60, to znaczy tak, 180 ton takiej paszy teściwej, no bo 4 kilo dziennie na każdą sztukę, więc no tutaj to jest dość sporo, no by nie było, takiej typowej teściwej paszy po 1500, no to macie 180 razy 1,5, to mamy jakieś 270 tysięcy byśmy musieli zapłacić za taką teściwkę, patrzę typowo na mleko,
Więc tutaj, no patrząc na to, to ja nie wiem, czy by mi się w ogóle kalkulowało, czy mój zatkał z mlekiem. No ale może takie koncentraty będę kupował, takie gotowe pasze, ale myślę, że jeszcze będzie poszło też skalą, która będzie tą wydajnością, tak? Jednak by to 1,5 tysiąca za tonę, no to już jest tak bardzo sporo, na przykład 800 liczyć, no też nie jest jakichś wyższych lotów, ale je, wydajność tych mleków jest w granicach 20 litrów wątrowych. No teraz troszeczkę spadły, bo tak starsze spadły do 15-13, w zależności od której śrubi. Ale tak to jest bardziej tanie i jest efektywniej niż miałem teraz to stawać i śrutować 6 kurwa ton dziennie. No bo tak gdzieś mniej więcej liczy, wiadomo, tego nie przyjdzie tak na typowo na jeden dzień na to wszystko, no bo ciężko to jest naprawdę przeliczyć. No bo ja bym tak przeliczył, tak jak ma brata znajomy tam, można tak powiedzieć, tam klient, tam mechanikiem jest. I teraz przeliczając, jak on daje 4 kg dziennie, to jest 100 na 600, na 40 stóp. Nie, to ja coś pojebałem. To ja coś pojebałem, a przepraszam. Na 40 sztuk daje 160 kg. Co ja pierdolę? No to raz jedzie, a teraz raz jedzie 3, bo tak średnio wychodzi z krowami. No to dojebałem teraz 18 tysięcy by wychodziło, tak? Kurwa, a skąd mi 108 tysięcy wychodzi? No nie wiem, no tak mi wychodzi, że pasza teściwa u mnie wchodzi w gospodarstwie w ilości za 90 tysięcy, więc no jest sporo. A sobie muszę dodatkowo na kalkulatorze odpalić, normalnie kurwa, aż to mi nie da. Pomyślunku, no kurwa, ja to odjebnąłem jakąś kolosalną liczbę. 4 kg razy ile mam farmingu, ile mam tutaj krów. Jeszcze tak na szybko liczę. To jest gdzieś stówka. To jest gdzieś stówka, to jest 25, to jest 125. 155 krów. 155 krów. Bo razy 155 wychodzi 620 kg dziennie. Bo co mi się ujebało? 620 kg teraz razy średnio 30. To jest 18600, to co ja pierdolę? To mi wychodziłoby 18600 razy 5000. To 5000, chyba 5000 za tonę. To dobra, no to mam te faktycznie teściwą konkretną ospę. No tak, nie wiem, coś mi się udrało po prostu w tej głowie. Jakaś taka wysoka naprawdę cena z tej paszy. No ta piątka to jeszcze jest naprawdę wysoka, no to już tego nie ma co kombinować z tymi wydajnością tego mleka innego typu. Dobra, ciemnik jest już podziewacz już się wykończył, a ja kończę też odcinek, więc dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.